Witajcie na kanale Kopasogranie. Rozpoczynamy kolejny odcinek. Franek koledzy z Starami. Stali Mielec. Mecz z Górnikiem Zabrze przed nami. Rzutem okiem na kalendarz. Mecz z KS-em. Piast. Jagiellonia. Najbliższe spotkanie. Legia Warszawa. Jeszcze tych meczy. No sporo, nie sporo. Jeszcze tych odcinków kilka do końca na pewno, ale jesteśmy bliżej niż dalej. Pierwsze miejsce w sezonie. Nasz skład wyszukuje kolejnych zawodników. No, a my przymierzamy się na mecz oczywiście ze Stalą Mielec przeciwko Górnikowi Łęczna oczywiście. Jeszcze popatrzę daleko, tak, tutaj spokojnie może wystąpić najmocniejszy skład, ale możemy też pokusić się o jakieś zmiany i dać szansę nowym zawodnikom. I takim zawodnikiem, który jest Kubiak, który ostatnio dołączył, może on wskoczy na ławkę rezerwowych za Radeckiego, Lederman z Domańskim, Manu. Widziałbym tutaj Barkera, Sitek niech zostanie, Mukoku. No, wydaje mi się, że Mak wróci na stare śmieci. Krzysiek Żyro, Gettinger, niech Wawrzyszczyk do niego dołączy. Toksal, Żyro, no i tutaj wydaje mi się, że zagra para Szota, Żyro, Manu, Arak, Walczak, Kucharczyk, tutaj może za Manu głos, Oskar, Zawada, Butterworth, niech będzie Arak, niech zostanie i Parkok, który cały czas musi do siebie przekonywać trenera, niech zostanie. Ruszamy na Łęczną. Jeżeli ktoś nam się jeszcze spodoba, na pewno spróbujemy zrobić jakiś research czy scouting, poszukać nowych twarzy, nowych gwiazd, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że już piłkarzy, no przynajmniej pomocników mamy wybranych, przynajmniej jednego pomocnika, jest to Listkiewicz, który przyjdzie do nas z obrony. Tutaj chyba chciałbym pozyskać piłkarzy Rakowa, Częstochowa. Duet obrońców i tutaj zapełnić tą lukę na obronie, no ale tak jak mówię, może się jeszcze trafi jakiś obrońca, który nam przypasuje. Barker, Domański, do Grzesika. Grzesik też nie można powiedzieć, że nie może się czuć zagrożony. Mak, jest Domański, świetne wejście Domańskiego, broni bramkarz, ale tutaj jeszcze Sitek próbuje odebrać piłkę, udaje mu się to, ale jednak dziwnie mocniejszy powalił go na ziemię, no i niestety Nowaczek będzie dopiero wznawiał podanie od bramki. Daleki wykop, Lederman próbował coś działać, Lokiko. Zyla, świetnie Zyla sobie radzi tutaj z obroną, oddaje strzał, no ale jest nasz Strączek, bramkarz, który jest najważniejszą postacią naszego zespołu i nieraz ratuje nas przed utratą gola. Żyro, tak jak mówiłem, no, ta obrona oparta na Żyro, Szota ostatnio się nie sprawdzała, jeszcze dostają szansę, no bo wiadomo, musimy pokazać piłkarzom, że każdy ma możliwość przebicia się do pierwszego składu, każdy ma możliwość dostania minut, więc Szota wraca na starą pozycję. No i zobaczymy, jak się będzie spisywał. Sotirio, Barker. Podanie do Manu, ale nie cenne. Faulowany obrońca Wawrzyszczyk. Wawrzyszczyk to jest zawodnik, który lubi wchodzić w pojedynki, często to czyni. Teraz piłka do Sitka. Sitek przekłada sobie zawodników Łęcznej z lewej na prawą nogę. No i oczywiście zdobywa gola. Tutaj nie możemy mieć żadnych złudzeń. Ta akcja pięknie się kończy. 19 minuta. Prowadzimy z Górnikiem Łęcznym. Lokilo, no to jest ciekawy zawodnik, który na pewno jest wart uwagi, ale jednak Listkiewicz jest priorytetem. Mamy też Domańskiego, mamy Tomasiewicza.
jest radecki, więc gdzieś tam no, musimy mieć na uwadze, za dużo też tych pomocników nie może być, nie? Ale Loki Lo na pewno by się sprawdził w naszej drużynie. Faulował Sitek. Mac podchodzi do Deamo. Będzie tutaj próbował coś zrobić, ale daleka piłka. Nie za wiele mógł czynić Mac w tej sytuacji. Parker, Sotirio. Sotirio jeszcze raz próba przejścia ostatniego obrońcy Łęcznej bez... I akcja Łęcznej. Zyla. Teraz zablokowany dobrze przez obrońcę, a i źle strączek wybija Grzesik, Zyla ponownie, Grzesik próbuje, jest dobra interwencja teraz, szoty do Mański, do Ledermana, Lederman, Wawrzyszyk, Sotirio, no i akcja w drugą stronę, świetna piłka do Sitka, Sitek, no czy pokusi się o drugą bramkę, nie, Nowaczek, znaczy pokusił się Sitek o strzał, ale nie zamienił tego na gola, niestety. Dobrze, teraz Grzesik przejmuje futbolówkę, jest dużo miejsca po prawej stronie, ale Deamo bez większych problemów zatrzymuje naszego pomocnika prawego. Gąska. Dobrze, zawodnicy Stali Mielec. Jest Mak, piłka do Wawrzyszczyka, Wawrzyszczyk ustawia sobie zawodników po lewej stronie, Lederman, Domański, nie, jednak Sitek to był wybór Ledermana, jeszcze raz może ponowić to podanie, Sotirio będzie strzelał, zablokowany, Domański wycofuje piłkę, przegrywa przed Domaka, ale nie zorientował się Mak, że ta piłka będzie grana do niego. Pierwsza połowa za nami. Grzesik. Lokilo zatrzymuje futbolówkę. Wawrzyszczyk. To jest dobra okazja. Teraz muszą zamienić tą akcję na bramkę. Świetnie Mac. Ale Karkun, no, obrońcy Łęcznej bardzo dobrze radzą sobie z zawodnikami Stali Mielec. Lokilo, Banaszek, no, tutaj zbyt łatwo przechodzą, teraz Żyro z szotą, dobra interwencja naszych obrońców, Lederman, bez większych problemów, strzał z daleka, poprzeczka, Sotirio próbował dojść do tej piłki, nie udała się ta akcja, nie udało się to wykończenie Ledermanowi, piłkarze Stali Mielec muszą wracać, robi się niebezpiecznie, wystarczy przerzut, dobrze teraz Wawrzyszczyk wrócił i przeciął to podanie. Jest Sotirio, podanie do Barkera, Barker widzi wychodzącego Maka, ale nie zagrywa do niego piłki. Lederman strzał z dystansu, Supek, my do zmiany w zespole. A za Barkera wejdzie Głos, za Sitka wejdzie Kucharczyk i Arak za Maka. Jak miał wejść, ale no, jest taka sytuacja jednak, że ten wynik nie jest przesądzony. Nie mamy tutaj dwóch, trzech bramek różnicy. Jest jedna bramka tylko. Musimy wzmocnić skład, a Kubiek no raczej... No jeszcze nie mogę o nim nic powiedzieć, więc jakby nie wiem, na jakim poziomie zagra ten zawodnik. Kucharczyk. Sotirio. Kucharczyk. Widać, że ma power. Czeka na...
Dobra piłka Ledermana do Kucharczyka. Świetnie, Kucharczyk mknie prawą stroną. Zagranie do Araka. Arak, przedłużenie do Kłosa. Kłos. No i mamy 2-0, 70 minuta. Jak widać, zawodnicy, którzy dopiero weszli, czyli Arak, Kłos, Kucharczyk. Akcja przeszła przez trzech wprowadzonych piłkarzy. Mamy 2-0 na tablicy wyników. No jest to pewna stabilizacja. Ja zawsze mówię, to nie jest dwie bramki, to jeszcze nie wygrana. Lokilo, no, zbyt duża łatwość w przejściu zawodników. Żółta kartka. Banaszek. Zyla. Arak. Arak poradził sobie z obroną Górnika Łęczna. Dośrodkowanie, ale Nowaczek wyżej wyskoczył niż Sotirio. Teraz Sotirio zagrywa z Arakiem piłkę. Jest piłka na nodze Araka i myślałem, że będzie 3-0. Niestety Arak podłuje. Grzesik. Ciekawy jestem budżetu transferowego na przyszły sezon. Napiszcie w komentarzach, jaki myślicie, dostaniemy budżet transferowy z tych 20 milionów zysku wypracowanych z Ligi Mistrzów. Ciekawi mnie to, jaka ta kwota trafi na konto. Czy to będzie 5 milionów, 6, 7, czy będzie może 12? Ile będziemy mogli pieniędzy wydać? Możliwe, że pod młotek pójdzie Mukoku. Możliwe, że pójdzie Barkok. Że kilka złociszy wpadnie na przykład za Barkera, aj, że któryś z napastników odejdzie, Ebe, który raczej tak, więc no, zmiany w drużynie na pewno będą personalne, nie przyzwyczajamy się do tych zawodników, którzy schować. Wydaje mi się, że ta kadra no, nie jest zła, na polską ligę jest naprawdę kotem i ma bardzo duży potencjał, ale musimy wzmocnić zespół, bo jednak za granicą no leżymy. Obrona leży zbyt łatwo nas zespoły, no wiadomo, z górnej półki rozszyfrowały, ale też nie mieliśmy tego pazura, nie mogliśmy niczym ich zaskoczyć. Kucharczyk zdobywa bramkę, walczy o ten pierwszy skład, pokazuje się trenerowi, że pomimo zaawansowanego wieku jest w stanie jeszcze dać dużo drużynie. Pierwsza akcja, podanie do Araka, druga akcja, jego taka mocniejsza gol. No 3-0. Jesteśmy na dobrej drodze, by wygrać ten mecz. 89 minuta. Została minuta, dwie, może doliczy sędzia. No i jest po meczu. Teraz delikatnie, wiadomo, nie odpuszczając tym razem. Aj, żeby tam nie było jakiegoś większego faulu. Szota. Zobaczymy, jaką Szota dostał ocenę, bo różne mieli te interwencje z Żyrą. Najgorsze, że nie są tak podobni, że po prostu Żyro o dziwo z Szotą po 7, ale to chyba dlatego, że na 0 z tyłu. Wawrzyszczyk 7-1, Grzesik 7-3, no więc obrona nawet dobre noty. Barker gorsza, Mak gorsza nota, Sotirio, Arak doszedł do tych 7. No dobrze, 15 strzałów. Byliśmy drużyną przeważającą, to się liczy na pewno. Lecimy na kolejny mecz, załatwiamy tę sprawę. No i mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca tego odcinka. Tym razem udaje nam się rozegrać jeszcze jedno spotkanie. Patryk Krzyż to jest zawodnik, którego ostatnio stwierdziłem, że warto obserwować. 2 400 000, prawa strona. Jest na liście naszych życzeń. Really. Bo może być to ciekawy zawodnik, który może dojść do naszej drużyny, tak mówię, nie daje 100%, bo na pewno wtedy Mag odejdzie, Mag albo Kucharczyk, ale wydaje mi się, że Mag, Citek raczej zostanie, no i wtedy taki zawodnik jak Krzyż na pewno no, będzie ciekawą opcją. Dąbrowski 110, stówkę 300, Kowalskiego bierzemy 120. Ok, i zobaczymy tutaj
Jeszcze jeden raport. Hiszpania. Stuwa, 110, 110. Obrzucamy, bo jakby słabi zawodnicy. Zobaczmy na tego grajka, którego na lewą stronę wyszukaliśmy. Którego wyszukaliśmy na lewą stronę. Oj, a może puścimy od razu scouting, niech szuka zawodników. Rozpocznij scouting i tutaj. Estonia. Niech to będzie Estonia tym razem. I przejdźmy do szkółki. Zobaczmy, kogo się udało pozyskać. Kozak. Kowalski. To był Kowalski. 17-latek, który no, może zawojować prawą stronę. No i perspektywiczny młody zawodnik. Będzie się rozwijał. Może dołączy do naszego zespołu. Ruszamy dalej. Właśnie jeszcze odnośnie z listy transferowej globalnej sieci scoutingów. Może zatrudnijmy sobie scouta. Mamy budżet tam jakiś dostępny. Nie musi być jakiś mega ten scout, ale zobaczmy jaką mamy możliwość. Czyli Polska, Australia, Portugalia. Tu obserwacja zawodnika i tutaj scouta wyślemy może do Włoch. Niech poszuka zawodników we Włoszech. A my ruszamy na spokojnie na kolejny mecz. Junior chce odejść. Który junior chce odejść? Igor Musiał. Igor Musiał. Dobra, przenieśmy go do drużyny seniorów. Oferta z Piasta Gliwice za Boksala. Na razie odrzucimy. Na razie odrzucimy, ale to nie jest za oferta. To nie jest za oferta. Zobaczymy, co ten Musiał potrafi. Wywarł na nas, że musieliśmy go przenieść, bo by zerwał kontrakt, a wolę na nim coś zarobić niż stracić. Wiadomo, czasem jak jest zawodnik, który ma tam. No już przed chwilą sprawdzaliśmy, więc zostają. I ma 40 overalla, no to jestem pod wrażeniem. No, jestem pod wrażeniem, że tak potrafisz wywrzeć presję. Zobaczmy tutaj na skład i popatrzmy na tego zawodnika. 45, no tak mówiłem, może być ciekawie, ale czy to jest ten mecz ze Śląskiem? Zobaczmy, jak Śląsk stoi w ogóle w tabeli, jest szósty. Jak zobaczycie, Arak z Mukoku mają najwięcej bramek w lidze, a nie nasi Sotirio i Sotirio. W ogóle Sotirio, który jest, czy w ogóle jest w pierwszej, Domański, Mukoku. Sotirio ma 7 bramek. Najlepszy nasz zawodnik tamtego sezonu ma 7 bramek. No dobra. Stal Mielec, Śląsk Wrocław, Stal Mielec, no właśnie, Arak Mukoku, niech będzie. Manu zostaje, Tomasiewicz, dobra, dajmy szansę młodym, Kubiak Musiał, zapraszam, wywołanie w tablicy, Kucharczyk, dobry mecz ostatnio, Radecki, Lederman na ławce, jak coś do zmiany, Mak tutaj, niech wejdzie, Zabargera, Kłos, Sotirio, niech będzie Zawada i Butterworth, a niech będzie Wróbel. A nie, Wróbel jest do sprzedania. Wróbel jest słaby i jest do sprzedania, więc dajmy szansę na Oskar Zawadę, Butterworth. Okej, okay, dobra, niech będzie Butterworth, czyli też do sprzedania, ale niech już zostanie. Niech już zostanie Arach Mukoku. Najlepsi nasi strzelcy, więc
No i walczył korony króla strzelców, no to niech dostają szansę, dostają minuty, Arak. Fajne spotkanie ostatnio, Kucharczyk też dobre spotkanie, więc czemu nie dać im szansy opisania się w kolejnym meczu. Rozpoczęło się to spotkanie. Manu wraca do składu. Boksa. Manu. Ajajajajaj. Teraz 3 na 2. 3 na 2. Żyro. Świetna interwencja Żyro. Spowolnił tą akcję. Dobrze, Strączek. No, bardzo dobra interwencja naszego obrońcy Żyro. Pokładam w tobie w takim razie. Wracasz do łask. Ostatnio dobre spotkanie. Mówię tak i zawodnik jest tak dobry jak jego ostatni mecz, więc ostatni mecz miał dobry 7-0. Zobaczymy, czy w tym meczu no, nie popełni błędów. Göttinger na lewej stronie. Może to pokłosie tego, że młodzi zawodnicy są z przodu. Kubiak, Arak. Arak, Kubiak jeszcze musiał, nie opanował tej futbolówki, no i niestety nie ma gola, nie ma gola. Schwarz, Exposito, będą próbowali przerzucić tu piłkę na lewą stronę, znowu tam się zrobiła luka, Göttinger i Janasik, no i teraz musimy, o właśnie, o tym mówiłem, spalone. Świetnie. Boksal pominął linię pomocy, aczkolwiek piłka no nie była zbyt dokładna. Teraz Strączek, no i znowu Strączek ratuje zespół przed utratą gola. 15 minuta, Śląsk, 6 pozycja. No, spodziewałem się, że to będzie trudny mecz, ale chciałem, żeby ci młodzi zawodnicy pokazali się w zespole, żeby coś się działo. Mamy sporą przewagę nad drugim zespołem, więc jakby możemy sobie pozwolić na taką rotację. Mam nadzieję, nie stratę punktów, ale możemy, mogą się jakieś wypadki przy pracy zdarzyć. No, jesteśmy w fazie sprawdzania piłkarzy. Te mecze nam dają taką możliwość właśnie. Traktuję je trochę jak mecze towarzyskie, żonglując kadrą. Manu. Piękna bramka Manu. Pełen spokój, 21 minuta, widać doświadczenie u tego piłkarza, no, już drugi sezon w Stali Mielec. I widać, że prezentują te występy u niego w polskiej ekstraklasie. Musiał. Göttinger, Kubik. Kubiak musiał, czekał, popatrzył, Kubiak, no i właśnie, problem z ostatnim podaniem, teraz musiał, nie wiem czy ten musiał nie będzie nawet lepszy od Kubiaka, Kubiak, jest Arak, Arak czeka na wsparcie, czeka na piłkarzy wychodzących, piłka do Musiała, Musiał przebija się, będzie pierwszy strzał tego pomocnika na bramkę, ale niestety obok słupka, 29 minuta, Arak podbiega tutaj, wymuszając dalekie podanie na bramkarzu Śląska. Piasecki. Exposito. Exposito był w Boksal no, bliski spowodowania dużego babola, no bo tutaj bramka mogła być spowodowana przez jego interwencję. Teraz Arak znowu czeka na Musiała. Tym razem nie doczekał się wyjścia młodego zawodnika. Próbuje wypuszczać Arak tego zawodnika do gry, no, ale tutaj nie powiodła się ta insynuacja akcji. Łączyński. I Strączek, takie strzał z drugiej linii mógł zaskoczyć naszego bramkarza. Żyro.
piłka do Musiała. Musiał widzi wychodzącego Grzesika, do niego zagranie. Teraz Grzesik niestety za daleko sobie wypuścił piłkę, piłka do Exposito. Błąd Żyry przy interwencji. Boksal musi ubezpieczać, no ale Strączek to jest znowu zawodnik, który ratuje drużynę z Mielca. Gramy na stadionie śląskim. Musiał zabiera się z piłką. Podanie do Mukoku, który w ogóle nie był widoczny w tym meczu. Mukoku, Manu, no ale tym razem Manu nie udało mu się dojść do tej piłki, nie udało mu się przepchnąć obrońcy Śląska. Wrocław, Szwarc, Musiał. Kolejny raz piłkarz jest przy piłce. Podaje do Kucharczyka, może będą z niego ludzie, może zostanie u nas w kadrze na dłużej. Manu do Musiała, no ale tutaj... Mogliśmy z ławki jeszcze zabrać na wkę zerowych Kowalika. Kowalik musiałem, to musimy przetestować tą opcję w następnym spotkaniu. Jak będą się ci piłkarze prezentowali? Gettinger. Mukoku w końcu dostaje piłkę pod nogi. Kucharczyk ma sporo miejsca. Ma sporo miejsca, obsługuje Musiała. Musiał i pierwsza bramka w debiucie. 50 minuta, Musiał. Pierwsza bramka w debiucie na stadionie śląskim. Zadowolony 17-latek ze swojego wejścia. Jest moc, piłka od Kucharczyka. No, umie się znaleźć w polu karnym. Zakręcił tam obrońcą Śląska, przyjął na plecy, świetnie się obrócił, bramkarz bez szans. No, najpewniej Mukoku zejdzie w tym meczu z ław, Musiał, znowu kolejny raz interwencja tego piłkarza. Nie wiem, czy trzeba będzie Listkiewicza brać, bo Musiał naprawdę gra bardzo dobre spotkanie. Teraz świetna piłka do Mukoku. Mukoku wykłada Musiałowi. Huknął Musiał z dystansu. Druga bramka w debiucie. 55 minuta. Świetny mecz tego młodego zawodnika. Kapitalne spotkanie. Będziemy robić zmianę. Zejdzie mu Koku, wejdzie Oskar Zawana. No i co? Radecki, Lederman? Może Lederman z Kubiakiem, który nie zachwycił dzisiaj? No i teraz bez większych problemów Exposito przechodzi pod bramkę. Pod bramkę Strączka, ale na szczęście na nasz bramkarz bez błędy. Teraz świetna interwencja Żyro, Grzesik musiał. No tutaj piłka do Ledermana. Lederman, Manu, jednak Lederman. Lederman wyprzedza piłkarzy Śląska. No i zdobywa bramkę. 4-0. No, musiał. Ciekawy debiut. Na pewno udamy się na konferencję prasową. Będzie warto wspomnieć tego zawodnika i pochwalić go. No, dobrze, że wywarli. Dostał się z kadry kolejny raz. Widać, że podbuduje, ale ma to odejście. Więc no to cieszy. Kucharczyk. Gattinson go zatrzymuje. Świetne teraz wyjście, Grzesik, Gettinger, delikatna podcinka do Manu, no ale tutaj nie wychodzi do Śląska. Teraz Piasecki urwał się obrońcą, jest Boksal, wraca za piłką Boksal. Pienie w obronie sprawić piłkarze Stali Mielec. I znowu musiał. Biegając się za Badalim, rusza, przechodząc gole bez żadnych problemów. Wycofuje piłkę do Oskara Zawady. Oskar Zawada, sporo miejsca, no ale Szromik tym razem nie daje się zaskoczyć.
buduje Mannu, a możliwe, że Plaszelik jest w środku, walczą z Żyro, no i 4-0. Tutaj musiał Radecki, a może rzeczywiście puścimy Radeckiego, niech musiał zejść. Czekanie tego młodego zawodnika, no myślę, że tylko im plus. Teraz Radecki przy piłce, do piłka do Grzesika. Grzesik, Oskar Zawada, nie doszedł do tej futbolówki. Ale zobaczcie, jak to jest, że Arak, świetny piłkarz, potrafi naprawdę ładne bramki strzelać, a dzisiaj Cieńza Voxala próbuje odzyskać piłkę, ale tutaj Praszelik jeszcze wrzuca do Abadaliego. Mamy to zwycięstwo 4-0 nad drużyną Śląska Wrocław. Łatwo przyszło. Dwie bramki debiutującego musiała kibice, którzy dostaliśmy już mis. Wierzę w naszych młodych piłkarzy. Musiał. Wygraj ligę. No raczej ciężko, jeżeli już Stal Mielec jest nie do dogonienia. Sadka Witki, Lindman Guinness, angielska Luton, Bristol City. Leeds to byłby no, ciekawy skok do Leeds, ale zobaczcie, budżet transferowy 56, najwyższy budżet transferowy, pozycja w lidze numer 1 oczywiście, więc awansują do Premiership, więc no, będzie się tam działo. To byłaby ciekawa praca, ale jesteśmy na razie spotkania, ale ja jeszcze zastanawiam się, czy nie dorzucić tutaj Kowalskiego, nie dorzucić Bentzengona Jana, nawet nie wiem, czy Slawika, no może Slawika jeszcze nie, ale tutaj tych kilku graczy jest Kaczmarczyk, jest
Woźniak. No są kilku zawodników z potencjałem, którzy mogliby dołączyć do pierwszego składu. Ten Kowalski mnie strasznie zastanawia. No, ciekawy zawodnik, CPS, może na wypożyczenie. Różnie będzie, zobaczymy. Na pewno dostanie szansę, ale właśnie może to jest szansa dla tych juniorów, żeby pograli w pierwszym składzie, poprzenosić ich do pierwszego składu, a potem no, wypożyczać i out z klubu, jeśli nie będą się nadawać, no bo trochę już siedzą w tej drużynie juniorskiej. Może tak zróbmy, może kilku zawodników takich jak właśnie Kowalski przeniesiemy. On już długo siedzi, 18 lat. Kaczmarek, 18 lat. Będziemy po prostu no, musieli coś sprawić, żeby ci piłkarze zaczęli grać. Woźniak, niech też przejdzie do drużyny LS. Jest kilku zawodników, których właśnie dołączyło, i zobaczmy jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o finanse. Oni na pewno. Kowalski, 2 lata, 375 tysięcy, ok. Kubik musiał 110, ale tutaj ta wartość raczej szybko skoczy, więc są 240. Czyli tutaj jeszcze będziemy w stanie jakieś 500, 600 tysięcy, 700 z tych młodych graczy wróbel, 200 tysięcy EB. No, tutaj będziemy jeszcze w stanie troszkę z tych zawodników złapać pieniędzy do budżetu, i to jest ważne, ale tak mówię, na pewno Boksa, na pewno myślę, że nawet Szota odejdzie z zespołu. Chyba tak, Walesko raczej też. Będziemy szukać na lewą stronę zawodników. Zastanawiam się nad Raciasem, bo lubię jego rajdy. Kowalik zostanie, ale właśnie może w następnym meczu wyjdzie Kowalik z Musiałem. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Benson dostanie szansę. Kowalski może dostanie szansę na tą prawą stronę. No i na bramce może Alani. Zobaczymy, zobaczymy. To wszystko jest do dogrania. Może Walczak odejdzie. Może ktoś przyjdzie za niego. No, trudno powiedzieć. Zostańcie ze mną. Trzymajcie się. Cześć.